właśnie po badanie drugiego stada. Ledwo dycham. Zatrzymaj moje ręce. Przy okazji każdą sztukę odszawialiśmy. No i zrobiliśmy to badanie. Zobaczcie, jak to wyglądało. Chodźcie, paśki! Muszę je wszystkie zganiać z pola, bo kurde, weterynarz już przyjechał, a krowy łażą każde gdzie indziej. Baśki! Chodźcie szybciej! Zapar, jesteś gotowy? Jesteś gotowy na łapanie byków? Są tu dziewiątej. To zaczynamy. Dawaj, jak. Ostatnie sztuki wchodzą. Paweł, możesz iść tego byka podgonić? Z tej strony, jakbyś wyszedł, to on wtedy pójdzie tam, gdzie powinien. No i tak naganiam z tego miejsca te sztuki, te które wejdą do środka, zamykamy i powoli, najlepiej żeby było kilka, bo jak jest jedna, to za bardzo panikuję. Czasami takie coś trzeba użyć, ale to w ostateczności, jak nie chcą wejść na przykład na przyczepkę, się zaprą. Dawaj. Tak na razie to tylko taki sygnał dźwiękowy daje i wystarczy, żeby szły. Dostała i właśnie się dowiedziałem, że te pierścienie to za każdym razem, jak krowa się wycieli, to taki pierścień później ma. Czyli ta miała 3 razy i ja po 10 latach się dopiero teraz tego dowiedziałem. Taki zamiar. Musimy jej ściągnąć linkę. Zaraz was zapuszczę. No i wtedy stała. Tylko jeszcze ta 670. Muszę sprawdzić, czy tej kolczyka nie trzeba zamówić jednej. Zarośnięta jesteś, a ty mała znów zarosłaś. To możemy wypuścić 670. Chodź. Możemy
zrobiłem fajne zamknięcie. Rurkę wkładaną w ziemię i chodź. Jedno stado mieliśmy badane pierwszego dnia, a teraz było drugie. Dwie siedziby stada są tutaj na to badanie połączone. Dawajcie, cielaki, wy już dawno powinniście w kolczykach chodzić. To są jedyne trzy, których mi się nie udało złapać na pastwisku. Dawaj. Poszły, siła. Jeszcze. Poszły. Do przodu. Rachciach. Na przykład takich małych to się nie bada. Tylko dorosłe samice i dorosłe byki, tam chyba powyżej 2 lat. Wszystkie naraz. Hop, hop, hop. Nie chcę ich stresować tym poganiaczem elektrycznym, bo jak wchodzą bez tego, to... I tu je pozamykamy. Tą jedną starą, tylko żebym wypuścił. Baśka, stój, że spokojnie. Tej koniecznie trzeba dać, bo... Baśka, nie odwraca się. Widzicie, mówiliście, że za wąskie niektórzy, a one się tu, dorosłe krowy, potrafią obrócić prawie. Więc to jest, jeśli już to za szerokie. Zobaczcie, do czego one są zdolne. Baśka! Prawie że. Za wąskie to na pewno nie jest. Do lekarstwa dostałaś, to nie się wróci. I w tak wąskim poskromie taka wielka krowa się obróciła. Jeszcze numer 670 ty miałeś. Chodź. Także bardzo ładnie nam tu zaprezentowałaś. Czy ten poskrom jest za szeroki, czy za wąski dla krów? Jest za szeroki. Czyli to ściągnę i założę deski takie jak tutaj na 6 cm grube, to zwężę to od razu o 12 cm i wtedy nie powinny się obracać. Dobra, następną damy. Numer kolczyka, Baśka? Nie powie. Trzeba samemu sprawdzić. Po skromu jestem bardzo zadowolony. Jedyne, co mógłbym poprawić jeszcze, to zamknięcia tutaj w środku, takie przegródki porobić, bo czasami mi kilka sztuk się wpakuje. No a wiadomo, takie kołki, jakie tutaj wrzucam, no to tą przyblokuję od tej strony, ale ta z przodu może go ściągnąć, więc pasowałoby bardziej właśnie zrobić takie zasuwane bramy. Tutaj mam miejsce na to, a tutaj będę musiał coś przerobić. Pójdziemy po tego byka. On spanikowany, bo sam został. Proszę, już, drugą stronę. O kurde. Tak to jest czasami. Jak są zwierzęta w niebezpieczeństwie, to się mogą na własnego właściciela rzucić. Ja wam będę uciekł. A to kurde byczek. No i takiego byka trzeba albo poskromić jakoś, albo na mięso go. Bo po co mi taki byk agresywny? Wszystkie, nawet jak zostawały pojedynczo, to były normalne, a ten, kurde, by mnie na rogi wziął. No, to jest najbardziej nieobliczalny byk w stadzie. Także
nie powinienem go trzymać, tylko wykastrować i na mięso później, jak urośnie. Bo na reproduktora z takim temperamentem to lepsze są spokojne byki. A ten biega jak szalony, nieobliczalny, może jeszcze komuś krzywdę zrobić. Takiego trzeba się pozbyć. Wszystkie widzieliście, jak wchodziły. Jedynie co tutaj w środku trochę panikowały, a ten... Kurde, żółte papiery dla niego. No, dosyć sprawnie to nam dzisiaj poszło. Wszystkie krowy już przeszły przez ten poskrom. Zostało po tym pełno włosów tutaj na dole, które im obcinałem. I zużyłem 3 butelki lekarstwa na... Właściwie w jednej jeszcze trochę zostało. Na te wszystkie robale. Wszy, wszoły. Mam nadzieję, że przez jakiś czas będą miały z tym spokój. No i ja będę miał też spokój od tych badań. Także jadę do domu coś zjeść, się napić i odpocząć w końcu. A, jeszcze te butelki zabiorę. Poskrom się sprawdził. Jest trochę rzeczy do przerobienia. Tak jak widzieliście, trzeba go zwęzić i myślę, że zrobię go dłuższego jednak, żeby był ten taki korytarz długi i z zamykaniem. Będę miał tu po kolei te sztuki wszystkie, ale to już następnym razem, jak będę miał badanie. Mam nadzieję, że dopiero za 5 lat. To wtedy takie coś sobie tutaj popoprawiam. No a z tym bykiem to nie wiem, co zrobić. 267 końcówka. Jakby ktoś chciał takiego byka, się do hodowli, to dam mu zniżkę.